Witajcie, Ancymon jest temat. Ja dziś pogadamy sobie o zniszczalnym dubielu. Normalnie, gdybym mówił wam o osobie, której nie znacie, albo o osobie, której możecie nie znać, zrobiłbym takie pełne wprowadzenie do komentowanej dziś postaci. W przypadku Marcina Dubiela oraz afery Pandora Gate jest to raczej zbędne. Dwa tygodnie po pierwszym materiale Sylwka Wardęgi nagrał on film o Marcinie Dubielu. Na odpowiedź czekać nie musieliśmy długo, ponieważ zaledwie kilka godzin później Marcin opublikował najgorszy, a wiedzcie, że pierwszy film o Marcinie Dubielu nagrałem 7 lat temu, film na swoim kanale. Zaczynajmy! Przed publikacją zdążyłem zobaczyć film Sylwestra. W tytule krzykliwa zapowiedź cała prawda, a w treści screeny i głosówki, które wszyscy już doskonale znają. Dokładnie 8 sekund wystarczyło Marcinowi, żeby wprowadził już pierwszą technikę manipulacji. No niby cała prawda, a wszyscy już te screeny znamy. Tak, znamy te screeny i tak Sylwek Wardęga pokazał nam więcej takich screenów, więc jakiekolwiek umniejszanie temu, co powiedział Sylwester Wardęga na swoim filmie, jest po prostu żałosne. A to dopiero początek. Chciałem skomentować tylko jeden zarzut z twojego ostatniego filmu. Wygląda jak namawianie do spotkania, prawda? Zgoda, ale zwróćcie proszę uwagę na pozostałą część tych wiadomości. Widać tutaj wyraźnie, że mama tej dziewczyny o wszystkim wie, że dziewczyna informuje ją o chęci spotkania i nie działa wbrew jej woli. Z tego powodu nie zapaliła mi się żadna czerwona lampka. Skoro dziewczyna rozmawia ze swoją mamą, ta jest świadoma, że jest jakaś znajomość i chęć spotkania, to nie widziałem powodu, żeby w jakiś sposób interweniować. Serio czasem zastanawiam się, czy to zespół PR-owy Marcina jest tak beznadziejny, czy Marcin Dubiel sam w sobie jest taki beznadziejny. Mama wyraziła zgodę na spotkanie z youtuberem i mimo, że Marcin Dubiel powiedział to w taki sposób przekonujący, no to mi nasuwają się trzy pytania. Po pierwsze, czy mama wiedziała, jak ma wyglądać dane spotkanie? Po drugie, czy mama dziewczyny wiedziała, ile youtuber ma lat? I po trzecie, czy Marcin Dubiel nadal nie widzi nic złego w spotykaniu się 14-latki z 10 lat starszym typem? Jezusku, przenajświętszy! A, no jeszcze po czwarte, do wszystkich rodziców tutaj zgromadzonych, proszę, bardziej interesujcie się tym, co wasze dzieci lubią robić, co robią w internecie. Serio, wystarczy poświęcić 15 minut dziennie, żeby zobaczyć, co dzieje się w internecie. Dla bezpieczeństwa waszego i waszych dzieci. Poważnego tematu Sylwester robi kolejną typową internetową gównoburzę. Ach, ten Sylwester, taki zły i w ogóle jakiś screen jeszcze wyciąga. I przez to wszystko Marcin musiał nagrać 14-minutowy film, w którym mówi, jak mu jest przykro. Kurde, ten Sylwester, co? Padły bardzo poważne oskarżenia, nawet nie wiesz, ilu osobom zniszczyłeś życie. No pewnie, te wszystkie młode dziewczyny, które były ogłupiane, motane, zaślepiane przez starszych influencerów, wcale nie są większą ofiarą niż Marcin Dubiel, który teraz ma ciężko. Znaczy, ciężko ogólnie być większą ofiarą niż Marcin Dubiel. I to wszystko kwitujesz zdaniem, zostaw komentarz Watacha przebrany za druida? Zostaw komentarz o treści Watacha. Następnym razem, jak będę komentował jakiś poważny film, to absolutnie nie powiem na końcu, pamiętajcie, co z ogłoszenia 3, macie cześć i baja, bo jeszcze kogoś to urazi. Robisz kolejne live'y z donatami, których zapis jest dostępny tylko dla posiadaczy płatnej subskrypcji. Czyli tak jak zawsze u Sylwka. Gdzie w tym wszystkim troska o te dziewczyny? Zachęcasz ofiary do kontaktu z tobą, bo chcesz mieć po prostu więcej kontentu. Obrzydliwe. Obrzydliwy Marcin, to akurat jesteś ty. I to, co pisałeś na swoim Instagramie, niech rozpocznie się gra, Joker bije asy, no to zobaczmy wszyscy, jakich Jokerów użył Marcin Dubiel, żeby pokazać swoją prawdę i żeby zniszczyć Sylwestra Wardęgę. To nie jest konkurs na najfajniejszy filmik, Sylwestrze. Twoje czyny rujnują życie niewinnych osób, co będziesz mógł zobaczyć w dalszej części tego filmu. Boga, kocham, zaraz się pożygam. I dla wszystkich osób, które teraz powiedzą, Mati, i gdzie te żygi? Teraz oglądam ten film po raz trzeci. I zapewniam was wszystkich, że w momencie, gdy oglądałem ten film po raz pierwszy, serio, byłem bardzo bliski. No hej! No hej! No dzień dobry! Dzień dobry! Okej, mama super płacze. Dobrze, dobrze. I teraz jeszcze uścisk. Z moim bratem teraz tutaj. Uścisk i psiunek. Ten psiunek za mało smutny. Następnym razem, jak będziesz nagrywał taki smutny film, to zorganizuj sobie psa, który płacze. Albo żeby miał chociaż zaszklone oczy. Merdanie ogonem źle wpływa na odbiór tego filmu. Jak żałosnym trzeba być człowiekiem, żeby w filmie, w którym wyjaśniasz brudy, które na ciebie wychodzą, nie tylko wykorzystujesz wizerunek swojej mamy, ale również płacz swojej mamy. Serio, napiszcie mi w komentarzu, bo ja nie wiem. Słuchaj, nie można na to pozwolić. Wszystko. Ten piesek, nawet mu się oczy nie zeszkliły. Serio, Marcin, zmień psa. Wie to, że ty po prostu tylko musisz na siebie uważać. Bo... Uważam na tyle, no ile mogę, no. Ojej. No czas zweryfikował, nie? Kto jakby był... Kto był prawdziwym przyjacielem, a kto nie. Ale w jaki sposób?
No, kto się odezwał, kto się nie odezwał w ogóle. Tak się chwilę zastanowiłem i pomyślałem sobie, że w momencie, gdy wychodzą takie, a nie inne rzeczy na kogoś, to absolutnie nie można oczekiwać od naszych znajomych, że teraz rzucą nam się w pomocy, że będą nam nagle coś pisać, ponieważ niektórzy będą musieli przemyśleć, czy jakkolwiek chcą reagować, a niektórzy w momencie, gdy wychodzi, jak obrzydliwym człowiekiem jesteś, po prostu tego kontaktu nie będą chcieli utrzymywać. Nie wiem, tak sobie tylko głośno myślę. Nie patrzę tak na to, wiesz, niektórzy, którzy się nie odzywali, niekoniecznie musieli coś sobie myśleć, tylko się nie odzywali, bo może po prostu nie chcieli, tak? O! Jakie mają mieć przemyślenia? Ty, no ale jakie można mieć przemyślenia? Z uwagi na to, że jest to mała Marcina, absolutnie nie będę mówił żadnych uszczypliwości, nie będę ironizował, natomiast faktycznie, jakie można mieć przemyślenia względem Marcina, poza tymi, które są oczywiste? Czemu nikt nie skupił swojej uwagi na tym, że manipulowali? Nie wiem, no może dlatego, że wszyscy byli zajęci faktami, które były podparte dowodami, ale wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że gdyby ta rozmowa była nienagrana, to zupełnie inna bajka. Natomiast to, co teraz zobaczyliśmy, to w ten sposób, w identyczny sposób wyglądałaby rozmowa syna z mamą w takiej czy podobnej sytuacji każdego innego youtubera. Nie chcesz martwić mamy, więc mówisz o manipulacjach, o tym, że internet jest zły, o tym, że Wardęga się uwziął, a mama zawsze będzie broniła swojego syna. Zawsze będzie go kochała i zawsze będzie mówiła o nim w samych superlatywach. Ale po jaką cholerę to nagrywać, wrzucać do internetu, skoro wszyscy wiemy, jaka jest prawda? No ale przecież Wardęga nigdzie nie powiedział, jak dodał screena, masz 14 lat, ale i tak zrób, to nigdzie nie powiedział, że chodziło o to, że ona ma ci zrobić lola albo zdjęcie. No owszem, nie powiedział, ale powiedział to w filmie, w którym zestawił mnie z potencjalnym p***em i pokazał tego screena. Marcin, ja oryginalny nie będę, natomiast ludzie ogólnie najbardziej przyczepili się do tego, że namawiałeś 14-latkę na to, żeby spotkała się z twoim starszym kolegą oraz, że mówiłeś do 14-latki, że ostro się z nią zabawisz. Także ty uczepiłeś się jednego screena i na tym budujesz całą narrację w swoim filmie. Serio, czy da się być bardziej żałosnym, mydląc ludziom oczy? Pozwolił ludziom samym się tego domyślić. To jest właśnie manipulacja. Sracja, a nie manipulacja, Marcin. Nie wiem, skoro ty używasz takich przedszkolnych argumentów, to może ja również w tym momencie będę w ten sposób ci odpowiadał. Oczywiście, że bolesne i rozmawiamy o tym i nastawiamy się. Zwróciliście uwagę? Pierwszy płacz Marcina. Nie ma tam żadnych łez, żadnej smutnej minki, tylko takie rozpoczęcie, żeby już ludzie wiedzieli, że materiał jest smutny. Niestety pierwszy raz, ale nie ostatni. To chcesz zatrudnić ludzi, którzy nie będą chodzili od domu do domu i tłumaczyli, że Marcin Dubiel to nie jest pedofil, ani nigdy nie próbował kryć pedofila. Z tym kryciem, no nie wiem, Marcin. Masz swoje sumienie, a raczej chyba masz swoje sumienie. Okazuje się, że relacje są z nastolatkami mogli mieć też inni, mniej znani youtuberzy, w tym Marcin Dubiel, który miał wymieniać jednoznaczne wiadomości z 14-latką. Dobra, to może inaczej. Zamiast mojego komentarza, czy to, co teraz mówi Marcin, jest jednoznaczne? Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez ciuarta. Tylko ja i moja 14-latka. Czy nie jest jednoznaczne? Będę walczyć z systemem, Marcin. Nie, bo ja mam też... Dzieci małe są i będą z tym żyć. I ja mam ochotę, rozumiesz? Przykro mi. Nie, to nie ma ci być ale przykro. Ale ty nie jesteś w stanie nic jestem zrobić. Zaraz, zaraz, czy to jest prawdziwy płacz? Jesteś. Jestem. Nie jesteś. Ale mogę zrobić minimum. No, chyba jednak nie. To nie trafiło do jego zwolenników, to trafiło do wszystkich. Do osób, która raz w życiu, tak. Do pani pracującej w Żabce, która raz w życiu odpaliła YouTube'a, żeby zobaczyć ten film i nie odpali go nigdy więcej. Rozumiesz? I ta pani w Żabce, ilekroć ja tam nie wejdę, zawsze będzie myślała to samo, bo widziała tylko ten jeden film. Dokładnie. Chociaż patrząc na twoją karierę, to im więcej najgłośniejszych filmów o tobie ludzie obejrzą, tym gorzej dla ciebie. Marcin Dubiel sięgnął dna i w tym filmie Marcin jedzie do Kenii i naśmiewa się z jednego chłopczyka. Następnie Marcin Dubiel adoptował dziecko z Kenii, przeprasza za wszystko i udaje, że płacze. Następnie nagrał piosenkę, w której mówi, że jest mu smutno. Tutaj na przykład Marcin Dubiel i jego najgorsze pranki. I jeszcze gdzieś tutaj na samym początku był film, w którym Marcin Dubiel wraz z Stewartem nakładali sobie prezerwatywę na głowę. I drugi, wróciłem wczoraj w nocy do Warszawy. Właśnie dostałem telefon od mojej mamy, że jakiś chłopczyk poturbował moją siostrę w szkole. Przepraszam, moja wina. Zapytałem was już wcześniej, czy można być żałośniejszym niż Marcin Dubiel, ale nie pokazałem wam jeszcze całego filmu. Hej Tosiu, miałeś jakieś problemy dzisiaj? Z jednym kolegą. I
co? Tylko mnie zawyzywał. Tak? A nic ci nie zrobił? Tylko na WF-ie mnie trochę zbił. Dobra, stary, dzwonimy do siostry. Ona będzie mówiła, że coś jej się przydarzyło w szkole. Musimy mieć to na kamerze. Stwierdziłem, że pójdziemy na spacer statkiem, żebym mógł z wami chwilę porozmawiać. Tadek nie był ze mną od 3 tygodni na spacerze. I to właśnie Marcin pokazuje, jak bardzo zaniedbujesz swojego psa. Nie dlatego, że twoja dziewczyna Natalia musiała z nim wychodzić przez 3 tygodnie, ale dlatego, że film Sylwka Wardęgi został opublikowany 2 tygodnie temu. To, co teraz będę mówił, to idzie prosto z serca, szczerze. No, po 7 minutach czas najwyższy. Choćby miało to trafić do 5% osób, które to usłyszą, to... to i tak będzie dla mnie sukces. Jest szansa, że trafiłoby nawet do 10, gdybyś te wszystkie swoje szczere słowa powiedział na początku. Przede wszystkim to, co chciałbym, żeby najbardziej wybrzmiało, to to, że jeśli macie kogoś atakować, to błagam was, żebyście atakowali mnie. Załatwione. Moja aktualna sytuacja rodzinna jest bardzo kiepska. Moja siostra jest bita w szkole, mój młodszy brat się bije, mój starszy brat też ma bardzo duże nieprzyjemności. I serio, przykro mi to mówić, natomiast po tym filmie, w którym pokazane są i imiona, i twarze twojego rodzeństwa, jedynie może się to nasilić. Matia, on przecież wielokrotnie pokazywał swoje rodzeństwo, czego ty się teraz czepiasz? Zgadza się, natomiast Marcin nie tylko o nich wszystkich przypomniał, ale również dodał ich w filmie o Pandora Gate. Na wstępie tej pogawędki chciałbym, żebyście po prostu... chciałbym was prosić o to, żebyście swój gniew wylewali na mnie, a nie na moich bliskich, bo oni naprawdę nie zrobili nic, żeby sobie na to zasłużyć. Marcin, wiemy, ale to ty w tym momencie robisz wszystko, żeby ten lincz spadał nie tylko na ciebie. Ty jesteś tak długo w internecie i dalej nie znasz mechanizmów internetu? Ja oczywiście wiem, że to jest straszne i że czegoś takiego w ogóle nie powinno być w internecie, ale to, co zrobił Marcin, jedynie może spotęgować tą negatywną falę. Nie zamierzam się żalić, mówić, jak ciężka jest to dla mnie sytuacja. Przecież ty to robisz przez ostatnie 8 minut. Ale po prostu chciałbym zrobić wszystko, żeby nie była ciężka dla mojej rodziny. Ja zrobiłem naprawdę bardzo dużo głupich rzeczy w swoim życiu. Zgadza się, wszystko komentowałem. Na pewno nigdy nie zrobiłem żadnej krzywdy dzieciom. Teraz tak naprawdę, wydaje mi się, że to już chyba wybroniłem w tym ostatnim filmie. To jak Marcin mówi, że z wszystkiego się wybronił, no to chyba nie mam powodu mu nie wierzyć, prawda? W pierwszej kolejności chyba odniosę się do tej wiadomości, którą napisałem, bo to jest w tej chwili to, co jest mi najbardziej zarzucane, czyli faktu, że napisałem tej dziewczynie, żeby się spotkała ze Stuartem. No, po 8 minutach i 25 sekundach w końcu mam jakiś konkret. Zajebiście. Była rozmowa nastolatka z nastolatką, graliśmy wspólnie w CS-a, rozmawialiśmy sobie na Teamspeaku. Nie wiem, nie miałem żadnych w ogóle zamiarów wobec tej dziewczyny i też nie wiedziałem, żeby Stuart jakiekolwiek miał. Piszesz z dziewczyną. Ja nie wiem, może... Piszesz z dziewczyną, Marcin. Te rozmowy wysyłasz Stuartowi i Stuart, żeby jeszcze bardziej ogłupić tą dziewczynę, wysyła screen, który dostał od Marcina, czyli od ciebie, który powoduje, że dziewczyna jest jeszcze bardziej zmieszana i załamana. Czy żaden youtuber nie może po prostu usiąść, nie na smutnej kanapie, ze smutną muzyką, albo z westchnięciem na samym początku, tylko powiedzieć, spieszyłem to i to, a nawet to. I biorę wszystko na klatę. Nie zastanawiałem się nad tym, że Stuart ma 22 lata. O, 22 lata, no to zmienia postać rzeczy. Z tego co wiem, ona przecież chyba i tak mówiła, że między nimi do niczego nie doszło. I Bogu dzięki, ale stworzenie takiej sytuacji, w której do takiej rzeczy mogło dojść, jest obrzydliwe, ohydne, paskudne, Marcin. Stuart nigdy nie powiedział mi, żebym miał jakiekolwiek złe zamiary wobec jakiejś dziewczyny. Nie no, zawsze miał dobre intencje, przecież on tylko chciał, żeby nastolatka była tylko jego. Wyglądałem tak, byłem naprawdę kompletnym szczylem. A no tak, te stare czasy, kurczę, i takie zdjęcie, i taki, kurczę, mały Marcin, no, mnie przekonał. To nie jest łatwe, po prostu nadano temu jakąś narrację. Narratywę. Nie wiem, jak mam, ja mam spróbować pokazać ludziom, że to nie jest prawda. Tak nie było. Marcin, no ale trochę tak było. Z jednej strony mamy dowody, zdjęcia, screeny, z drugiej strony mamy twój płacz. Komu mam wierzyć? Oceniajcie mnie za wszystkie głupoty, które zrobiłem. Dobrze. Nie szerzcie tej narracji. Narratywy. Której robicie ze mnie pedofila lub wspólnika pedofila. Nigdy nie chciałem sprowadzić czegoś takiego na swoją rodzinę. Więc czemu to zrobiłeś? Tak na spokojnie, bez żadnych emocji, skoro nie chciałeś, to dlaczego to zrobiłeś? Marcin, mi co siedzi w głowach ludzi, którzy osądzając mnie o pedofilię, dzwonią do mojej matki i mówią jej, że zgwałcą i zabiją kurwa jej 11-letnią córkę. Gówno.
Dosłownie tacy ludzie mają w głowach gówno i nic więcej. Oczywiście pisanie czegoś takiego, łączenie ogólnie dram YouTube'owych z prywatnymi rodzinami jest poniżej jakiejkolwiek krytyki i coś takiego powinno być piętnowane i jechane z takimi ludźmi do samego końca. Tak bardzo chciałbym zrobić cokolwiek, żeby móc chociaż ich uchronić. Zżygam się. Serio, teraz się zżygam. Ileż można? Mogę znieść tego bólu mojego rodzeństwa, które próbuje mi mówić cały czas, że wszystko jest dobrze, gdy ja później dowiaduję się, że ktoś ich gnębi. Nic nie mam. Wiem, że ja nie jestem w tej sytuacji wiarygodny. Wiem, że na koniec dnia to przecież jest Marcin Dubiel, ale... Ja mówię prawdę. Za dużo w swoim internetowym życiu widziałem łez youtuberów i po prostu nie potrafię współczuć Marcinowi. Poza tym w momencie, gdy Marcin Dubiel płacze i mówi, że jest mu smutno, to myślę o tych dziewczynach. O tych 14-latkach, 15-latkach, które były omamiane przez starszych influencerów. Pozwólcie ocenić to służbom, pozwólcie ocenić to organom, które się tym zajmują. Nie wydawajcie tego wyroku sami. Chodź, idziemy. No chodź. Totalnie nie kupuję tego filmu. Nawet jeśli ta druga połowa była bardziej przekonująca, była bardziej treściwa i mogliśmy się z niej więcej dowiedzieć, to pierwsza, to co zrobił Marcin w pierwszej połowie, jest nie do zaakceptowania. Zasłanianie się swoją rodziną to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Hali mu się pod dupą i chwyta się rodziny. Mam takie jedno pytanie. Czy to właśnie rodzina Marcina Dubiela to są te jokery, o których wspominał na swoim Instagramie? Tymi jokerami, tą rodziną chciał wybielić się i zniszczyć Sylwka Wardęgę? Ciekawie. Dzięki wszystkim osobom wspierającym, które zobaczyły ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Selektrzew, a tu macie Republikę Smakoszy. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie, cześci. Bye. Teraz mam przesranę. Poważny film. A ja mówię, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć i bajo. Straszny człowiek.